Odważ się wstąpić do strefy. Rączka Stalker. To uczucie, kiedy nagrywasz i nagle wyskakuje korek od prądu. Tak, dla tych, którzy... No, ogólnie dla wszystkich. Taki skrót, że wyszedłem z baru, no i generalnie przeszedłem aż tutaj. Miałem troszkę zabawy z tymi bandytami, ale zasadniczo wszystko skończyło się na korku, który wyskoczył, niestety. Takie jest życie stalkera. Nigdy nie wiesz, kiedy wyskoczy ci korek. Dobra. Schowajmy się tutaj na wszelki wypadek, żeby nic nas nie zjadło, ani w ogóle i ten. Przejrzyjmy, co tam żeśmy zdobyli. To się nie przyda. To... Ja to kosztuje 4000, to kosztuje 7000. Walam. Chociaż nie. Mogę wziąć wszystko, bo przecież... bar jest w miarę blisko. Ten ma większe obrażenia trochę. Na jaką on jest amunicję? 9x19. Tak? Tak. No dobra, to wywalmy. Tu mamy 9x19, ale aż tyle jej nie potrzebujemy. Te zostawimy sobie. Co to? O kurde! Sprężyna. Takiego artefaktu jeszcze nie widziałem. No, kolejna rzecz, która mi się podoba w Lost Alfie, to to, że artefakty faktycznie mają jakieś działanie. Takie, wiecie, sensowne, nie? Dobra. Aha, muszę umieścić na pasie. I te też. Tak, no i tak naprawdę... Aha, tutaj jest ten karabin rodowy. Karabin, który jest flintą de facto. Dobra. No i teraz co nam pozostaje, to wrócić. Wielka odlewnia metali. Panie. Z powrotem może być już trochę ciężej, ale tylko troszkę. Zasadniczo najlepiej jakbyśmy... A, już wiem. Może się mój niecny plan uda. Najlepiej byłoby wrócić na któryś z wagonów, nie? Tylko pytanie, czy jesteśmy w stanie tam dotrzeć. Czy powiem tak, na te... No dobra, zwaliłem sprawę. A, bo dobra, nie będziemy kombinować, najwyżej zabijemy to, co się nawinie, po drodze. Prosta. Tam są niebiescy. Z tym można zacząć, jak nie da, po prostu sobie przewiec. Tak, tak, już nie widać. Może znajdziesz to pomieszczenie? Może na pokrzyska? Jakieś coś? Może nie chcę się zobaczyć, więc sobie przewiec. Pan smok? No, wrócimy sobie do baru, oddamy zadanie. I wyruszamy do Doliny Mroku. Dobra, jesteśmy więc w... Momencik. O, tutaj sobie mikrofonik poprawię. Jesteśmy więc w Dolinie Mroku. I musimy kierować się na południe do farmy. Wygląd jest chyba troszkę zmieniony. Tutaj pole anomalii. I pieseła, dobra. Trzeba jakoś by tu przejść, nie? Dobra. Wygląda na to, że tutaj można się przebiec po prostu. Na południe. Byle się mutantom nie dać.
Kurde, wszystkie za nami ciągną. Dobra, teraz byle się na nic nie natknąć. Tfu, tfu. O, połamaniec. Jak miło. Dobra, biegniemy między krzakami i zaraz do tej farmy dotrzemy. No i już jesteśmy na miejscu. Zapiszemy sobie. Teraz jak tu wliść? Jest chyba tutaj też zmiana tego miejsca. Tak mi się wydaje. O, dobra. Moment. Wiecznie muszę sobie zasłaniać zasłonki, bo nic nie widzę. Dobra. Tutaj jest ten gościu. Olek, kim ty kurwa jesteś i czego od nas chcesz? Zwoł mnie naznaczony. Przysłali mnie Pietrenko i barman. O, słyszałem o tobie. Dobrze, plan jest taki, koleżko. Monolit ma bazę w tej fabryce przed nami, w centrum doliny. X-18 jest gdzieś tam w podziemiach. Nie jestem pewien, ale chyba oni sami nie wiedzą, jak się tam dostać. Jak tam wejdziemy? No, musimy tam wejść i zebrać informacje na temat tych fanatyków, bo tylko oni wiedzą, jak się dostać do środka laboratorium. Ale powiem tak, nie wiadomo, czy oni tam w ogóle siedzą, więc nie nastawiaj się za bardzo, że się czegokolwiek dowiemy. Beznadziejna sprawa. Infiltrowanie monolitu nie brzmi zbyt przyjemnie. To prawda, ale mam plan. Monolit ma sojusz z bandytami. Ci zaś mają specjalny kod, dzięki któremu mogą wejść do bazy. Jednak kod jest zmienny regularnie, więc nie możemy kluczyć zbyt długo. Musisz zdobyć jedną z tych czarnych, skórzanych kurtek, które noszą bandyci. Wtedy otrzymamy hasło od jednego z nich. Banał, co nie? Potem trzeba tylko prześlizgnąć się przez ochronę i znaleźć drogę do X-18. Zaplanowałem coś na wypadek, gdyby udało ci się dostać do środka. Bandyci nie sprawdzają twarzy, ale mniej więcej je pamiętają. Staraj się ich naśladować. Bujaj się, mów jak cep bez wykształcenia. No wiesz, wtop się w tło. Nie ma znaczenia. Jak będziesz ubrany, równie dobrze możesz mieć na sobie spódnicę, baletnicy i różowe kapcie. Najważniejsze jednak, do nikogo nie strzelaj i nie daj się zdemaskować. Okej, dzięki. Zobaczę, co da się zrobić. Dobra. Chciałbym spytać, gdzie mogę znaleźć kombinezon bandyty? Myślę, że dostaniesz go u barmana. Możesz też poszukać w przejściu do niewielkich podziemi niedaleko stąd. Kiedyś bandyci często tam chadzali, ale słyszałem, że wielu z nich zginęło w eksplozji. Może kombinezon któregoś z nich nadal nadaje się do użytku. Zaznaczę to miejsce na mojej mapie. Jak mogę zdobyć hasło od bandytów? Znajdź jakiegoś łatwowiernego bandziora, nawciskaj mu kitu i sprawa załatwiona. Dobra. Brzmi prosto. Czy tak będzie? Zobaczymy. Dobra. Przejście do niewielkich podziemi. Stare wejście, tam. Czyli musimy przejść cały ten teren. Dobra. No to cóż, idziemy do drogi, będziemy poruszać się drogą, bo ona jest w miarę... Może powiedzę niebezpieczna, to trochę za dużo, aczkolwiek po prostu z drogi widać więcej. Niż by tam się przeciskać po prostu przez chaszcze. Więc najpierw poszukamy sobie tego stroju, no a później zobaczymy, jak to wyjdzie. Kurde. To są ten... O Jezu, zapomniałem, jak się nazywają. Ale... Ciekawe. Zazwyczaj one chyba były widoczne w innej formie. Znaczy się... nie były widoczne, o. Tak to nazwijmy. Dobra. Tak, muszę iść drogą i jak na tej linii będę musiał skręcić w prawo. Na linii tego owego. W sumie już mogę skręcać. Tak, tam jest ta fabryka. A tu zmieniona jest troszkę. A nie, to
To zawsze tu było, dobra. No, tam są bandyci, ale musimy najpierw zdobyć kombinezon. Do barmana nie mam najmniejszego zamiaru się cofać. Absolutnie. Więc musimy zobaczyć, co jest tam. W tym tam tunelu niby. Gdzieś na prawo. Całkiem otwarty teren tutaj. Nie powiem, żeby mi się to koniecznie podobało. Bo w strefie prosta droga prowadzi jedynie do grobu. Patrzcie, jakiś... Jacyś nasi tam są. To jakiś trup. Więcej trupów. Ale tak jakby pod ziemią. Aż ciężko mi uwierzyć nawet. O kurde, oni tam walczą z tym. No, jak on się nazywa? O Jezu, zapominam, jestem stary. Tu nic nie ma, nie? Ja, oni walczą z tymi... no, mam na końcu języka, kurczę. Nie ifryty. Dobra, załatwmy go najpierw w sumie, bo później będzie nam przeszkadzał. Że to nie jest to miejsce, nie? To jest kawałek tam dalej. Ale miejsce ciekawe. Tak ogólnie. To są stalkerzy w ogóle. Bajka. Zwykle Dolina Mroku to było takie strasznie opustoszałe miejsce. Dobra. A to jest gdzieś tu, na tym terenie. Wiedziałem, że to będzie gdzieś w tej rozpadlinie. Aha, tutaj jest wejście, a tam są te mutanty. Jest sens, w sumie jest sens, bo my tam później będą nam wyłazić. A trochę ich tu jest. Dobra, jedno. Te elektryczne jakoś łatwiej się załatwia. Drugi. Trzeci. Ładujemy. Zapiszemy. I schodzimy. Poltergeist, no właśnie. O Jezu, nie podoba mi się to miejsce. Jakieś trupy tu są. Tylko weź tu teraz znajdź tego właściwego trupa. No jest. Tego tu nie było. Dobra, moment. Idziemy do góry czy na dół? Najpierw na dół. W dole nic nie ma. Spróbujemy u góry. O ja, ale klimatycznie tutaj jest. Ja pierniczę. Dobra, tylko że tu nic nie ma, nie? O, jest... O! Jest jakiś skrytek, dobra. Okej, góra obczajona, czyli musimy się udać tam w tą stronę.
Nie powiem, żeby mi się to podobało, ale no dobra. Zobaczymy. Tam gdzieś z przodu jest grupa bandy ciał. Też. Co to? Nie, tam nic nie ma. O, nie podoba mi się to. No dobra. Cholera, nie kupiłem, ale jestem głupi. Nie kupiłem baterii. A gdzieś tu jest pijawka. No nic, to trzeba załatwić szybko w takim razie. O jest. Dobra, zobaczmy co tu jest. Na pewno tu jest pijawa, ale nie wiem, czy chcę tam schodzić. Au. To było szybkie. Dobra, zmywajmy się stąd. Au. Dobra. Okej, no to mamy to, co chcieliśmy zdobyć.